Cześć, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj środa. Dla mnie, wiecie, to jest ostatni dzień świata, dlatego że moja mama dzisiaj wyjechała. I teraz nie ma już kto powiedzieć: To Ty sobie dziecko zjedz, a ja Ci podtrzymam Emilkę. Także teraz już wiecie, następny, następny poziom gry mamusi prowadzącej biznes i mamusi spotykającej się z Wspaniałymi, wspaniałymi ludźmi, takimi jak ty. Dzisiaj stwierdziłam, że podzielę się z Tobą moimi przemyśleniami po ostatniej wizycie w kościele. W niedzielę nie wyrobiłam się na polską mszę, więc poszłam na wieczorną mszę angielską. I co z tego wynikło? No, wiecie, jest. Ten sam kościół katolicki, tylko że po prostu jest musza po angielsku i pewne formułki są wypowiadane po angielsku. I znaczy wszystkie formułki są wypowiadane po angielsku. E, I wiecie ten moment, gdzie mm, tam jest wyznanie grzechów, i mówisz, wiesz, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. E, I to jest, to jest takie oczywiste, wiecie. No, Pewne rzeczy, jak są takie bardzo oczywiste, to się po prostu wyklepuje i się o nich nie myśli. A właśnie na tej mszy, ponieważ musiałam czytać karteczki, te wszystkie formułki, ponieważ ich nie znam w języku angielskim, to bardzo mnie uderzyła właśnie wersja angielska, gdzie... Daj, 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 ja wezmę. Daj, ja wezmę. A uderzyła mnie wersja angielska, gdzie gdzie? Uwaga, zaraz, zrobimy tutaj transfer. Maciek nie chce podnieść, bo się boi, że głowę skręci. Uwaga, chodź. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, przywitamy się. Już. Tylko nie do mikrofonu, ok? Teraz mama przemawia, a Ty będziesz miała za chwilę swoją okazję, swoje 5 minut, dobra? Okej. Okay. Tak. Więc w wersji angielskiej, ten moment, gdzie się mówi e, z myślą, mową uczynkiem i zaniedbaniem, to się tłumaczy troszeczkę inaczej i to wychodzi, że przepraszam, za wszystkie rzeczy, które zrobiłem, i za wszystkie rzeczy, których nie zrobiłem. E, I to mnie tak troszkę uderzyło, dlatego że pomyślałam sobie, halo, ale jak to wszystkie rzeczy, których nie zrobiłem, to o co to chodzi? I dopiero wtedy do mnie dotarło, że przecież jest tyle różnych rzeczy, które moglibyśmy zrobić. Mamy możliwość ich zrobienia, e, mamy wszystko, co do ich zrobienia jest potrzebne, ale nadal ich nie robimy. A, bo mi się nie chce, a, ach, bo nie mam teraz czasu, nie mam teraz pieniędzy, nie mam teraz tego, nie mam teraz tamtego. Cześć Jadzia, bardzo miło Cię widzieć, bardzo się cieszę, że oglądasz e, właśnie z Polski, bardzo się cieszę, że jesteś. E, I witam też Jarka który, który nas ogląda codziennie, który się z nami uczy i który, no nie powiem, że z Warszawy czy z jakiegoś konkretnego miejsca, bo Jarek jest kierowcą i jeździ po, całym, po całej Anglii i ciężko go zlokalizować. Także przypomniała mi się książka, którą kiedyś czytałam i w tej książce był taki komiks, gdzie pan mówi: "Zostałbym prezydentem, ale mam kości w nogach." I to jest po prostu przykład takich to, to takiej totalnej wymówki, wiecie, jaką ktoś się może posłużyć, żeby czegoś nie zrobić, żeby nie osiągnąć czegoś fajnego, żeby żeby, no, żeby po prostu się nie ruszyć, dlatego że nam jest fajnie tam, gdzie jesteśmy i oczywiście, że się boimy rzeczy nowych bo do tego jesteśmy biologicznie uwarunkowani i tak nam dyktuje nasz mózg. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś podział mózgu. Nam mózg gadzi, nam mózg jakiś tam, mózg jakiś tam. Właśnie mózg gadzi, yy, przestrzega nasz przed, yy, przed robieniem rzeczy nowych yy, i dlatego boimy się rzeczy nowych. Także to jest jak najbardziej biologicznie uwarunkowane yy, i po prostu musimy sobie z tego zdawać sprawę, że to są nasze instynkty jakieś tam, yy, pradawne, które nam mówią, nie rób. Dobrze Ci jest tam, gdzie jesteś. Przecież, przecież nie musisz się starać. No nie jest dobrze. No nie jest dobrze. Ale źle też w sumie tak strasznie nie jest, nie? E, także trzeba walczyć, moim zdaniem, z tymi e, instynktami, bo nie wszystkie instynkty one są po to tutaj, żeby nas bronić, ale przecież czasy się zmieniły. Nie goni dinozaur, e, dziki tygrys gdzieś za mną nie biega, e, nie muszę uciekać przed niedźwiedziem. E, dlatego może powinnam się tak zastanowić troszkę, czy są takie rzeczy, które faktycznie mogłabym zrobić, ale ich nie robię. Bo mam tysiąc różnych wymówek, bo mam kości w nogach, a bo, bo, bo nie wiem co, bo, bo może mi dziecko zapłacze. A co, jak ja będę chciała zrobić, zrobić live, i mi dziecko zapłacze? To wezmę to dziecko na ręce. I tyle. Także, także z tym, z tą myślą, chciałabym cię zostawić. Zastanów się, jakie są takie rzeczy w twoim życiu, które ty mógłbyś zrobić, ale których nie robisz. Um, I może warto byłoby właśnie dzisiaj, w środę, właśnie w środę, nie czekając na poniedziałek, nie czekając na żaden inny lepszy dzień, um, zrobić to właśnie, co mógłbyś zrobić, ale tego nie robisz z jakiegokolwiek słuchajcie z powodu. E, zapraszam Was bardzo serdecznie do udostępnienia tego live'a e, i do zobaczenia. Jutro, ja nazywam się Aleksandra Lert. Jeśli chcecie się dowiedzieć troszkę więcej na temat kursów angielskiego, które organizuję, zapraszam na moją stronę www.kursangielskiego.co.uk. Do zobaczenia jutro. Pa.